Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana w rozdziale 2 w wersetach od 1 do 12? Trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Został też zaproszony Jezus i jego uczniowie na to wesele. Gdy zabrakło wina, powiedziała matka Jezusa do niego: wina nie mają. Jezus powiedział jej: cóż jest pomiędzy mną a tobą, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Matka jego powiedziała do sług: co wam powie, czyńcie. Było tam 6 stągwi kamiennych, postawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Jezus powiedział im: napełnijcie te stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Powiedział im: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli. Gdy gospodarz wesela skosztował tej wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ona jest, lecz słudzy, zaczerpnąwszy wodę, wiedzieli, zawołał oblubieńca. Powiedział mu: każdy człowiek najpierw daje dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż dotąd. To był początek znaków uczyniony przez Jezusa w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i mu uwierzyli jego uczniowie. Potem udał się do Kapernaum, on i jego matka, jego bracia, jego uczniowie i pozostali tam kilka dni. Pan Jezus został zaproszony na ucztę weselną. Godny uwagi jest fakt, iż niewiele wiemy o samej tej uroczystości. Nic też nie wiemy o nowożeńcach prócz tego, że ich życzeniem było, aby Pan Jezus i jego uczniowie wzięli w niej udział. Drodzy przyjaciele, czy możemy włączyć Pana do każdej sfery naszego działania? Czy On z chęcią, bez zastrzeżeń wziąłby udział w każdej naszej uroczystości rodzinnej i wspólnych przyjęciach? Jedynie On może nam dać prawdziwą radość, której obrazem w Bożym Słowie jest wino. Jednakże wino radości powstało z wody przeznaczonej do oczyszczenia. Tak samo jest i z nami. Możemy zakosztować duchowej radości w takiej mierze, w jakiej wpierw osądzimy samych siebie. Innymi słowy, ile naczerpiesz ze stągwi oczyszczenia, tyle będziesz miał radości. Najlepsze wino podaje się najpierw. Werset 10. I rzeczywiście to, co najlepsze w życiu człowieka, spotyka go, kiedy jest młody. Korzysta z tego i to sprawia mu największą radość. Później bowiem nadejdą troski, choroby, starość, a w końcu śmierć. Jednakże Pan Jezus działa zupełnie inaczej. On to, co najlepsze, zachowuje na koniec. Pan zapewnił swoim wybranym wieczną radość w domu Ojca, której w żaden sposób nie da się porównać ze złudnym szczęściem tu na ziemi. Nie pragnijmy zatem niczego innego.